Witamy naszych najmłodszych słuchaczy. Zapraszamy Was na ostatnią już część opowieści o małym, dzielnym królu. Posłuchajcie. Król Maciuś na wyspie bezludnej. Słuchowisko według powieści Janusza Korczaka. Tak, najjaśniejszy panie, może uda się zażegnać ten konflikt. Dosyć już było kłopotów, dosyć niepokojów. Ludzie powinni pracować i żyć w spokoju. Czasem tak myślę, że ja, stary, dużo się nauczyłem. Bo na przykład, gdy wprowadzałeś, najjaśniejszy panie, swoje reformy, miałem okazję lepiej poznać dzieci i szkoły. I nie dziwię się teraz, że tylu jest słabych i niespokojnych uczniów. Jedni mogą siedzieć grzecznie na lekcjach, inni nie. Trzeba urządzać wycieczki, zabawy i gry na boiskach. Dzieci muszą biegać i odpoczywać po lekcjach. Inaczej uciekają, bagarują i zajmują się nie tym, co trzeba. Ja też wiele się nauczyłem, panie ministrze. Poznałem i porządnych ludzi, i zbrodniarzy, generałów i żołnierzy, dzieci ze wsi i z domów sierot. Wiem o wiele więcej i dlatego nie chcę wojny. Ja też mam zupełnie inne doświadczenia. Kiedy byłem konduktorem, to przyjrzałem się ludziom z bliska. I wiedziałem, kto uczciwy, a kto oszukuje. I jedzie bez biletu. Najjaśniejszy panie, przepraszam, że ośmielam się przeszkadzać. Przyniesiono właśnie listy do waszej królewskiej mości. Dziękuję, panie marszałku. Wcale nam pan nie przeszkodził. Nie widzieliśmy się dawno, to i trochę wspominamy. Bo czeka nas jeszcze ciężka praca na posiedzeniu całej Rady Ministrów. A od kogo są listy? Od Kluklu i od smutnego króla. Co pisze Kluklu? Pozwalam sobie powiedzieć, że księżniczka Kluklu cieszy się z powrotu waszej królewskiej mości do stolicy. Bardzo chciałaby przyjechać w odwiedziny, ale niestety na razie nie może. Kluklu unowocześnia swoje państwo. Ma już wybudowanych 640 szkół i buduje teraz domy. Wszystko murowane. Dzielna ta Kluklu. Chciałbym ją zobaczyć. Może po tym wszystkim wybiorę się do niej. A smutny król? Może zechcesz, panie, sam przeczytać. Dobrze. Przepraszam panów, ale jestem bardzo ciekawy. Maciusiu, drogie dziecko, jakże się cieszę, że jesteś zdrów i cały. Drogie dziecko. Niewypowiedzialnie dręczyłam się popłoskami o twojej rzekomej śmierci. Biedny, kochany chłopcze, ile ty przeszedłeś w życiu. Mam nadzieję, że teraz wszystko ułoży się dobrze. Co prawda sytuacja międzynarodowa nie jest pomyślna, ale przy twojej, Maciusiu, rozwadze i życzliwości innych królów może uda się ją naprawić. Życzę ci tego z całego serca. I pamiętaj, kochany Maciusiu, że zawsze i wszędzie masz we mnie przyjaciela. Ja nie dam się omamić gładkimi słówkami młodego króla, ani nie dam się przestraszyć i nie przystąpię do spółki razem z nim. O nie! Chciałbym cię, Maciusiu, zobaczyć. Jak tylko się trochę uspokoi na świecie, wybiorę się do ciebie. A może ty chciałbyś przyjechać do mnie? Napisz, proszę, i pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Oddany ci smutny król. A gdyby tak zwołać obrady wszystkich królów i zaprosić lorda Puksa, tak jak wtedy na wyspie w Ufajce.
Lord Pups jest mądry i liczą się z nim. Wytłumaczyłby młodemu królowi, żeby odstąpił od wojny. O Boże, chciałbym się kogoś poradzić. Ale kogo? Zawsze i ciągle muszę sam decydować, bo zawsze jestem sam. Nie ma smutnego króla, nie ma kochanej Glu-Glu, ani nawet Felka. Zupełnie nie wiem, gdzie on się podział i co porabia. No, dobre choć to, że ta odezwa do królów została już rozesłana. Poczekam na odpowiedź. Konsternacja wśród królów, stop. Powrót Maciusia wywołał zaniepokojenie. Wrzenie w kraju młodego króla, wojsko nie chce walczyć, stop. Żołnierze i naród domagają się ustąpienia młodego króla, stop. Chcą wybrać parlament, stop. Zagraniczni królowie odstępują od planów wojny, stop. Młody król pragnie widzieć się z Maciusiem, stop. Termin ma być uzgodniony w ciągu najbliższych godzin, stop. Najjaśniejszy panie, przybył młody król. Pragnie widzieć się z waszą królewską mością. Prosić. I pragnę, panie marszałku, zostać sam z moim gościem. Proszę wybaczyć moją śmiałość, panie, ale czy to bezpieczne? Nie obawiaj się, panie marszałku. Młody król przybywa z pewnością w dobrych zamiarach. Inaczej przecież wkroczyłby tu na czele armii. No, może i racja, ale przecież nie przyjdzie tu sam, tylko ze swoją świtą. Żadna tam świta. W liście, który dostałem rano, było napisane, że młody król przybędzie w towarzystwie dwóch generałów i z białą flagą. Poddaje się? Rezygnuje z wojny? Nie wiem, drogi marszałku. Zobaczymy. A teraz nie każmy czekać gościom. Prosić. Król Maciuś I prosi waszą wysokość młodego króla. Witam cię, najjaśniejszy panie, królu Maciusiu I, reformatorze. O, jakie to inne powitanie niż zwykle. Witam mojego gościa. Wasza królewska mość raczy usiąść. Panie marszałku, pragnę zostać sam z młodym królem. Słucham, wasza wysokość. A więc znowu się spotykamy. Wasza królewska mość, napisałeś w odezwie, że pragniesz za wszelką cenę pokoju, że dosyć wojen i że wiele się ostatnio nauczyłeś. Więc proszę, wybacz mi, Maciusiu. Wybacz mi moją porywczość, moje uczynki i zapomnij, jeśli możesz, o tym, że chciałem walczyć przeciwko tobie. Wasza wysokość, proszę wstać. Nie wypada klęczeć. Ja doprawdy nie mogę tak. Maciusiu, stawiaj warunki. Nie i tak już jest wszystko jedno. Przegrałem. Nie rozumiem. Wojsko mnie opuściło, bo nie chciało walczyć przeciw tobie. Naród się buntuje i gotów ogłosić republikę, a mnie posłać na zieloną trawkę. Król. Cesarz Pafnucy zezłościł się na mnie, kiedy powiedziałem, że chce ci, Maciusiu, zabrać port. Smutny król w ogóle się do mnie nie odzywa. Lord Puks przysłał mi list, w którym napisał, że już dawno trzeba było odebrać mi prawa do korony i takie tam rzeczy. Sam widzisz, Maciusiu, chciałem powiedzieć, najjaśniejszy panie, że przegrałem na całej linii. Jeżeli ktoś potrafi przyznać się do błędów i żałuje, to już dobrze. Mówię tak, bo wiele widziałem i nauczyłem się. Dzięki tobie, młody królu, również. To przecież ty kazałeś mnie uwięzić i wybrałeś najcięższe więzienie. To ty bałeś się, że wiadomość o tym rozniesie się po świecie. Wolałeś zgodzić się na plotkę o mojej śmierci, tak jak chciałeś zrobić ze mnie obłąkanego na wyspie bezludnej. Wybacz, najjaśniejszy panie, wybacz, Maciusiu. Zawsze ci zazdrościłem. Czego? Przecież byłem mały i nic nie umiałem. Ale uczyłeś się bardzo szybko i rządziłeś niezwykle. Miałeś odwagę i intuicję, jaką mają niekiedy najwięksi władcy, a poza tym wszyscy cię kochali, i dzieci, i dorośli, i czarni, i biali. A ja, cóż, ja żyłem w cieniu mego ojca. Nie potrafiłem być takim mądrym jak on, więc chciałem być chociaż złym
I byłem. Nie mówmy już o tym. Powiedzmy raczej, co będzie dalej. Zgodzę się na każdy twój warunek, najjaśniejszy panie. Nie będę stawiać warunków. Chcę, żeby był pokój, żeby ludzie pracowali, a dzieci, żeby chodziły do szkoły i bawiły się. Jeśli chcesz, młody królu, możesz zamieszkać u mnie w pałacu na jakiś czas. Maciusiu. Dopóki twoja sytuacja się nie wyjaśni. Jesteś wyczerpany i trzeba, żebyś odpoczął. Jesteś niezwykle dobry, Maciusiu. Nie. Proszę, nie przeceniaj mnie. Panie, wyślemy depeszę do twego królestwa. I zostań tu, dopóki chcesz. Otwieram nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Pragnę powitać wszystkich. I tych, którzy dobrze mnie znają, i tych, którzy niedawno objęli swoje urzędy. Od razu przystąpię do sprawy. Otóż konflikt wojenny został zażegnany. Młody król odstąpił od zamiaru prowadzenia z nami wojny. Ma zresztą kłopoty, bo jego naród chce ogłosić republikę. Zaproponowałem mu, żeby na razie zamieszkał w moim pałacu, póki wszystko się nie wyjaśni. Tak więc, panowie, mamy gościa. Proszę o okazywanie należnego mu szacunku. Młody król jest w szczególnie trudnej sytuacji. Należy mu się wyrozumiałość. To niezwykle. Co za szlachetny gest i to wobec wroga? Jeszcze nie skończyłem, panowie ministrowie. Ja też doszedłem do pewnych wniosków. Pragnę zrzec się korony. Co? Zamieszkać w jakimś skromnym mieszkaniu i pracować. To niemożliwe, najjaśniejszy panie. Teraz, kiedy wszystko się wyjaśniło? Kiedy cały naród oczekuje od ciebie, panie, nowych reform i sprawiedliwych rządów, ty, panie, chcesz ustąpić? Nie. Będziemy, panie, pomagać ci. I możesz na nas liczyć. Dziękuję wam, panowie, za te słowa. Ale już postanowiłem i decyzji nie zmienię. Nie chcę być królem. Za mało wiem i umiem, żeby rządzić mądrze i sprawiedliwie, jak to czynił mój ojciec, król Stefan Rozumny. A nie chcę, za żadną cenę, nie chcę popełniać już nadal błędów, bo i tak wiele popełniłem. I były wojny i niezadowolenie. Królu, każdy popełnia błędy i mały i dorosły. Ty, najjaśniejszy panie, wiele się nauczyłeś, bo los nie skąpił ci trudnych doświadczeń. Tak, wiem o tym. Ale chyba lepiej będzie, jeżeli będzie rządzić cały naród. Jest parlament, jest Rada Ministrów, a i dzieci mają wreszcie swój zielony sztandar. Coś po mnie zostanie. Czy twoja decyzja, królu, jest nieodwołalna? Przemyśl to jeszcze. Najjaśniejszy panie. Prosimy. Decyzji nie zmienię. Tak postanowiłem i tak zrobię. Chcę pracować jako zwykły robotnik. Wiem, że nic nie umiem, ale się nauczę. Chcę żyć między zwykłymi ludźmi. Oni są dobrzy i potrafią zaopiekować się sierotą. Przekonałem się o tym. Fabryki? Prosto i na lewo. Taki spory budynek z czerwonej cegły. Dziękuję. A ty nie idziesz w tamtą stronę? Nie. Maciuś? Jak Boga kocham, Maciuś! O, rany!
Wylew! Skąd cię tu wziąłeś? O, to długa historia, Maciusiu. Jak to u mnie? Raz na wozie, raz pod wozem. Teraz właśnie jestem pod wozem. Ale mniejsza z tym. Masz gdzie mieszkać? No, nie bardzo. To zamieszkaj ze mną. Wynajmuję mały pokoik. O, tu, niedaleko. To nie mieszkasz już w pałacu? Nie. Zrzekłem się korony i pracuję w fabryce. Coś tam słyszałem, no, ale nie bardzo wierzyłem. Nie, nie mogę z tobą zamieszkać, bo nie mam ani pieniędzy, ani pracy. Porozmawiam z majstrem. Może cię przyjmie. No dobrze. Będziemy razem pracować i gospodarować. Damy sobie radę, zobaczysz. O to się nie martwię, zawsze jakoś było. Tylko ostatnio miałem pech. Wiesz co? Czekaj na mnie przed fabryką po mojej zmianie. Powiem ci, co załatwiłem. Dobra. Majster się zgodził. Możesz przyjść od jutra. Jesteś wspaniały, Maciusiu. No, no to teraz prowadź do swojego królestwa. Jestem bardzo głodny. Ja też. Nie mam zbyt wielkich zapasów, ale jakoś się pożywimy. Rozgość się. I czuj się jak u siebie. Małe to twoje królestwo. No, po prostu kurnik. Nie kpi. Na większe mieszkanie mnie nie stać. Czy ja dobrze słyszę? Ciebie, króla, nie stać na porządne mieszkanie. Mówiłem już, że zrzekłem się wszystkiego i pracuję na siebie jako zwykły robotnik. Tere fere. Na pewno dostajesz jakąś pensję z pałacu. Nie, Felku, ani grosza. A zresztą, jak ci się nie podoba, to nie musisz tu mieszkać. No, nie chciałem ci dokuczyć, no przepraszam. Tylko mi się to w głowie nie mieści. Jak pójdziesz do pracy, to ci się zmieści. Śniadanie. No rusz się. O, rany, mi się chce spać. Oczu nie mogę otworzyć. Przyzwyczaisz się. Widzę, że będę musiał. No to umówimy się tak. Dzisiaj ja przygotuję śniadanie, a jutro ty. Jej, ja rano nie jestem głodny. Ale musisz coś zjeść. Dobra, dobra. Dostałem się pod rządy tyrana. Tyrana? No, tylko się nie obrażaj. Coś ty się zrobił taki dziwny, Maciusiu? Nie. Zdaje ci się. To raczej ty zmieniłeś się, Felku. Chciałeś powiedzieć, że jesteśmy z różnej gliny, co? Nie. Nic takiego nie chciałam powiedzieć. No, no nie kłóćmy się. Przecież to nasze pierwsze śniadanie. Pośpieszmy się, już późno. Zaraz, tylko dopiję. Tylko mam prośbę. Bądź grzeczny dla majstra. To dobry człowiek. Nie pouczaj mnie, królu. Przepraszam, Maciusiu, już nie będę. I Felek zamieszkał ze mną. Cieszyłem się, bo miałem kogoś bliskiego. Ale Felek to niespokojna natura. To ptak nigdzie miejsca nie zagrzewa na długo. Zmienił się od naszego rozstania. Zrobił się opryskliwy, ciągle się kłócił. Dokuczał mi nawet niespecjalnie. Tak to jakoś wychodziło.
W dodatku palił papierosy i parę razy czułem od niego zapach wina. W pracy też źle. Z majstrem miał na pieńku. Nie chciało mu się pracować i czasami nie przychodził do fabryki. Mimo to sądziłem, że muszę się nim opiekować. Był przecież moim pierwszym przyjacielem. Zbyt ci się dobrze ze mną mieszka. Skromnie tu. I pewno się nudzisz. Nie, tylko wiesz, czasem mnie gdzieś ciągnie. Nie mogę wysiedzieć na jednym miejscu. Musisz hartować wolę. Musisz chcieć się poprawić. Nie potrafię. Czasem wszystko mnie denerwuje, nawet ty. Bo ty jesteś taki dobry. O, Felku. Moje życie dziwnie się układa. Nie wiem, co będzie dalej. Ale obiecaj mi, że gdyby coś się wydarzyło... No co? No nie wiem. Różnie może być. Nie mam samych przyjaciół na świecie. Więc gdyby coś się stało, to obiecaj mi, że się zaopiekujesz Klu-Klu. Dlaczego? Bo ona nie ma nikogo. To bardzo dzielna dziewczynka. Obiecaj mi, proszę. Oj, przestań. Nie lubię takiego gadania. No dobrze, obiecuję. Dzisiaj zmęczony. Felek późno wrócił i hałasował po swojemu. A to potrącił jakiś garnek, a to stuknął o szafkę. Nie mogłem spać. A rano nie mogłem go dobudzić. O, i teraz jeszcze kłóci się z majstrem. No zobacz, jak to wygląda. Zobacz. Że co? Co mi się majster wtrąca? Powiedziałem wczoraj, że ostatni raz darowałem niedbalkę. W robocie musi być porządek. A ty znowu swoje, co? Jak się nie podoba, to niech majster sam zrobi, proszę. Cicho bądź! Myślisz, że wolno ci się tak stawiać, boś przyjaciel Maciusia? Przyjaciel, właśnie. Jak się komu nie podoba, to nie się nie wtrąca. Felek! To żałujesz. Nie będzie mnie tu majster straszył. Felek! Uspokój się, co ty wygadujesz? Nie wtrącaj się, nie twój królewski interes. Felek, przestań! Mam już dosyć tego smarkacza! Wyrzucę z fabryki na zbity łeb! Nie tak wyrzucę! Tylko. Nie majster nie przyjmował, nie majster nie będzie wyrzucał! Czekaj, ty stary ośle, masz! Felek! Co ty robisz? Ludzie! 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 Co za nieszczęście! Zatrzymać maszyny! Zatrzymać maszyny! Lekarza! Lekarza na pomoc! Połóżcie go ostrożnie na ziemi. Maciusiu! Ratunku! Ja nie chciałem! Ratunku! Przebacz! Źle z nim. Nie wyjdzie z tego. Ratunku! Szkoda go. Dobre z niego dziecko. I dobry był król. A może lekarz? Nie poradzi tu żaden lekarz. Zobacz, ile krwi. Upadł, jak maszyna była w biegu. Jestem, Maciusiu, jestem królu. Zaopiekuj się. Obiecałeś. Pojedź do niej. Obiecuję, zaopiekuję się, Klu-Klu. Ale ty wyzdrowiejesz, prawda? Wyzdrowiejesz, Maciusiu. Zawieźcie mnie na bezludną wyspę. Dobrze, dobrze, Maciuś, ale przecież na górze jest tyle ptaków i tak pięknie śpiewają.
to szósty i zarazem ostatni odcinek serialu słuchowiskowego Hanny Bielawskiej na podstawie powieści Janusza Korczaka Król Maciuś na Wyspie Bezludnej. Wystąpili w roli króla Maciusia Sławomir Górniak, jako Felek Michał Bukowski, smutny król Henryk Bołkołowski, młody król Władysław Kowalski, marszałek dworu Lech Ordon, minister sprawiedliwości Jan Matyjaszkiewicz, minister oświaty Zdzisław Tobiasz, majster Józef Kalita. Reżyseria Stanisławy Grotowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Muzykę napisał Maciej Małecki.